KE wszczęła procedury, które prawdopodobnie przyniosą skutek odwrotny do zamierzonego, nie zmienią nic w kontrowersyjnych ustawach przyjętych w Polsce i doprowadzą do rozpadu UE, zaznacza gazeta. Premier May w Warszawie o artykule 7, kwestie konstytucyjne to wewnętrzna sprawa poszczególnych krajów. W ocenie Timesa Bruksela nie powinna wymachiwać szabelką czy podsycać oburzenie, bo izolowanie Polski raczej wzmocni, rządzący, PiS. UE może uzyskać lepsze rezultaty w rozmowach z Polską, jeśli podczas zaplanowanych rozmów o długoterminowym budżecie UE będzie nalegać na to, by Polska pozostała krajem otwartym, podkreśla dziennik. Polska postrzegana jako zwiastun mrocznego trendu. Komentarz trzech największych dzienników w USA. Jako jeden ze sposobów wskazuje zapewnienie środków organizacjom pozarządowym, które monitorują polską politykę. Zamiast tego Bruksela postawiła na publiczną próbę sił, której nie jest w stanie wygrać, pisze The Times.